No dobrze, szanowni państwo, piątkowe popołudnie, bardzo słoneczne, przyjemne, ciekawe z wielu względów. Otóż dzisiaj Grudziądzanie dowiedzieli się od polityków PiS, że do Grudziądza jest plan, aby powrócił najcenniejszy zabytek w dziejach Grudziądza, zabytek klasy zerowej, poliptyk grudziądzki. To jest zabytek z czasów średniowiecza, o którym każdy Grudziądzanin słyszał. Dzisiaj jest on wyłożony jako jeden z najcenniejszych eksponatów Muzeum Narodowego w Warszawie. Ale też państwo dowiedzieli się o kolejnej bardzo ciekawej informacji związanej z tymże poliptykiem. Otóż dzisiaj zapowiedziano w ramach rewitalizacji częściową odbudowę zamku w Grudziądzu jako południowe skrzydło, jako część kaplicy, w której pierwotnie ten poliptyk się znajdował. Jakież to było nasze zdumienie, kiedy dowiedzieliśmy się, że politycy PiS, prominentni politycy PiS-u, bez właściwego zdiagnozowania potrzeb Grudziądza zaproponowali taką inwestycję, której nigdy w dziejach miasta nie było. I nasuwa się pierwsze podstawowe pytanie. Czy prawdą jest, szanowni państwo, że ten plan, że ta planowana odbudowa tej południowej części, południowego skrzydła zamku w Grudziądzu ma pochłonąć kilkaset milionów złotych? Kilkaset milionów złotych z pieniędzy budżetowych, z państwa pieniędzy, z naszych podatków. I tutaj nasuwa się kolejne bardzo proste pytanie. Czy państwo znacie, czy państwo orientujecie się w realnych potrzebach Grudziądzan? Czy państwo pytaliście Grudziądzan, czy może mieliby inny pomysł na wydatkowanie tak ogromnej kwoty pieniędzy? Dla nas, jak tutaj stoimy wszystkich, informacja o tym, że poliptyk grudziądzki, że jest szansa na jego powrót do Grudziądza, to jest bardzo dobrą, to jest bardzo dobra wiadomość. Cieszymy się z tego niezmiennie. Z tym, że czy aby ta informacja nie została przekazana w trybie kampanijnym, czy aby wybory, które są za niespełna 40 dni, nie są przyczynkiem ku temu, że prominentni politycy PiS informują państwa o tym, że przywiozą poliptyk grudziądzki na macierze do Grudziądza oraz odbudują część zamku w Grudziądzu. Nasuwa się kolejne pytanie. Skoro mamy te niespełna 40 dni przed wyborami, proszę mi odpowiedzieć, szanowni państwo z PiS-u, gdzie byliście przez te lata? 2020, 19, 21, 22, 23, kiedy to samorząd Grudziądza walczył o to, ażeby ustabilizować sytuację finansową grudziąckiego szpitala, gdzie byliście wtedy, kiedy była niezwykle ważna decyzja polityczna, żeby został przyznany kredyt, pożyczka z BGK na pomoc grudziąckiemu szpitalu. Gdzie byliście politycy PiS, kiedy w kolejnych latach apelowałem o wpisanie do budżetu państwa kolejnych inwestycji, które miały służyć bieżącemu życiu Grudziądza. Rozbudowa trasy średnicowej o kolejny ruch, rewitalizacja spichlerzy, które są wpisane jako pomnik historii. Gdzie była kwestia termomodernizacji grudziąckich placówek oświatowych, rekultywacji Jeziora Rudnickiego, czy też budowy basenów przeszkolnych. Jeszcze raz, szanowni państwo, jesteśmy za tym, żeby ten poliptyk wrócił. Jednak mamy te wątpliwości, czy te setki milionów złotych, jak dobrze rozumiem, one muszą być zabezpieczone w budżecie państwa. Zapowiedział również to dzisiaj pan premier Gliński, na realizację celów związanych z rewitalizacją. Ja mam taką propozycję, a zarazem pytanie do Grudziądza. Czy nie bylibyście państwo za tym, ażeby zadać w referendum lokalnym pytanie, które państwa interesują? Czy wydajemy pieniądze, te kilkaset milionów złotych, na odbudowę kawałka zamku w Grudziądzu? Czy może znajdziemy inny cel, który bieżąco będzie państwu potrzebny? I tutaj wspólnie z radnymi, którzy na co dzień reprezentują państwa interesy i państwa potrzeby w poszczególnych okręgach, zapytalibyśmy państwa w tym referendum lokalnym, czy może przebudujemy 40 dróg lokalnych, osiedlowych? Czy też może wybudujemy 4 baseny przyszkolne z remontem basenów otwartych w Tarpnie? A może wybudujemy duży parking w centrum Grudziądza? A może też zmodernizujemy wszystkie placówki oświatowe i zrewitalizujemy do końca spichlerze? A może też wybudujemy aquapark? A może też wybudujemy tor kolarski, na którym mamy gotową dokumentację techniczną? Albo też pobudujemy linię tramwajową do Mniszka? Jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na to. Poliptyk grudziądzki powinien trafić do Grudziądza, ponieważ Grudziądz jest matką tego zabytku. Pytanie jest jednak najważniejsze.
czy kilkaset milionów złotych powinno być przeznaczone na odbudowę zamku, częściową odbudowę, czy jednak na realne potrzeby mieszkańców? Tutaj poseł zahaczył o parę tematów, które są naprawdę bardzo intrygujące. Ja, tak jak wszyscy tu stoimy, oczywiście jesteśmy za tym, żeby polityk znalazł się w naszym mieście, żeby był tutaj eksponowany. Natomiast mówienie o tym, że odbudowa południowego skrzydła zamku krzyżackiego w Grudziądzu stałaby się takim kołem zamachowym dla gospodarki turystycznej, właściwie należałoby powiedzieć, jest chyba dość takim ryzykownym krokiem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy konkurować z kimkolwiek tutaj, to proszę sobie uzmysłowić jedną rzecz. Mówimy o czymś, czego nie ma, co zostało odkryte częściowo i na co zostało wydane ponad 300 tysięcy złotych. Okej, okay. To był rok 2022. Jakoś dziwnym trafem w roku 2023 nie otrzymaliśmy dotacji na kontynuację prac i wtedy miasto wnioskowało o 600 tysięcy, aby dokończyć pracę. Teraz nagle znajdujemy jakieś niesamowite sumy, które nie są problemem do wygospodarowania dla naszego miasta. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zapominam o jednej rzeczy. Mamy zamek Radzyń Chełmiński, zamek Roguźno. Mamy Malbork praktycznie pod bokiem, mamy Gniew, tak? Mamy masę obiektów, które także im się należy pieniądz, aby mogły być zrewitalizowane, aby mogły funkcjonować. Wystarczy popatrzeć na Gniew, tak? Co w tej chwili w tym zamku jest. I teraz moje pytanie było bardzo proste. Czy w tym wypadku my jesteśmy konkurencją dla tych kompleksów, dla tych miejscowości? Nie wiem, mam tutaj wątpliwości. Chciałbym, żeby ktoś mnie przekonał, że jest odwrotnie, że rzeczywiście ktoś przeprowadził badania, sprawdził, że rzeczywiście taka potrzeba istnieje. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o to, tak? Jeżeli mówimy o zniszczeniach tego zamku, to ja tylko przypomnę, tak, to Prusacy go rozebrali, a wieża Klimek została wysadzona w 1945 roku. Czy zrobili to Niemcy, czy Rosjanie, my nie wiemy do końca. Zresztą to nie jest najważniejsza akurat informacja. Faktem jest, Klimek odbudowaliśmy. Czy istnieje taka potrzeba, żeby odbudować resztę zamku krzyżackiego? I tutaj zabawa słowami, tak, że przez jakiś czas był to zamek polski i potem urzędowali tam Prusacy. Moim zdaniem to troszeczkę jest robienie nas, lekko mówiąc, w konia. Natomiast ja jeszcze zadam jedno bardzo proste pytanie, na którym by mi zależało. Muzeum w Malborku. Wielki szacunek za osiągnięcia, za pracę. Tak, to jest potęga. Szacunek dla Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie gwiazdą, można powiedzieć najważniejszą gwiazdą tej wystawy sztuki gotyckiej jest Poliptyk. Jeżeli Państwo tam pojadą, zobaczą, nawet w internecie to widać, tak? Pod ścianami stoją zabytki, które trafiły ze Śląska do tego muzeum. Ale w punkcie centralnym znajduje się właśnie Poliptyk Grudziądzki. To jest wóź programu, najważniejsza rzecz. Ja nie wiem, a chciałbym się dowiedzieć, czy jest ktokolwiek w Muzeum Narodowym w Warszawie, kto podjąłby decyzję o tym, aby ten zabytek został stamtąd wyprowadzony. A teraz kolejna rzecz, jeżeli muzeum w Malborku, to może należałoby dofinansować Muzeum Grudziądzu. Jest za dużo pytań, za dużo niewiadomych. Dlaczego ktoś z zewnątrz ma to realizować, jeżeli mamy swoją własną instytucję, która zajmuje się tego typu sprawami? Albo dofinansujmy ją, dajmy możliwość rozwoju naszym, albo w tym momencie nie mówmy szczerze, o co chodzi w tym wszystkim. Dziękuję. Szanowni Państwo, 39 dni do wyborów. Przyjeżdżają politycy PiS i informują o niebagatelnej rzeczy, historycznej, jaką jest ewentualny powrót Poliptyka Grudziądzkiego do miasta. Ale nie da się oprzeć wrażeniu, że zamiar odbudowy części zamku jest typową kiełbasą wyborczą, która ma zainspirować, zainteresować opinię publiczną, żeby nie było innych problemów, które mogą nurtować Grudziądza. Tak jak powiedziałem, Grudziądzanie również jako podatnicy łożą na ewentualny koszt wydatkowania na tą inwestycję. I jeszcze raz powiem, taka inwestycja to są setki milionów złotych. Dlaczego Grudziądzanie muszą być odgórnie zaskakiwani taką inwestycją, a nie mają mieć prawa wystąpienia w drodze referendum lokalnego, żeby sami odpowiedzieli na pytanie, czy chcą odbudowy części zamku, czy też chcą
realizacji szeregu inwestycji w każdej dzielnicy Grudziądza, która będzie służyć nam przez lata, z której będą korzystać wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Tak dla Poliptyku, jak najbardziej tak. Pamiętajmy, że swego czasu znajdował on się również w naszej farze, w kolegiacie. Nie było problemu. Są na pewno specjaliści, z którymi można przedyskutować, przeanalizować wszystkie elementy, które będą mogły odpowiedzieć jasno na pytanie, jaki obiekt spełni kryteria do jakby funkcjonowania Poliptyku w Grudziądzu. Ale na Boga, kilkaset milionów złotych na odbudowę fragmentu zamku, to jest chyba przesada. A na pewno jest to gra wyborcza, którą stosują rządzący nie od dziś. A jak pan poseł ocenia realność tej inwestycji? Wsłuchując się w słowa, ponieważ oczywiście musieliśmy się odnieść z dzisiejszą konferencją do słów, proszę zauważyć, że unikano w ogóle odpowiedzi konkretnych na pytanie o realność, o to, czy będzie. Używano czasu przyszłego, niepewnego, są plany, są zamierzenia. Na temat sfinansowania tego nie było powiedziane dosłownie nic, no ale przecież my wiemy, że pewne przymiarki do tego były robione. My wiemy, że są pewne dokumenty, które świadczą o wartościach jakby ramowych tego typu przedsięwzięcia. My wiemy, Mariusz szczególnie będąc wieloletnim historykiem, znającym doskonale realia finansowe tego typu inwestycji, że to jest kilkaset milionów złotych. Nie da się od tych kwot uciec. Więc pytanie o realność. Oczywiście, jeżeli ktoś kładzie karty na stół i informuje o takim zamierzeniu, to jest namacalne. Będzie można mówić, sprawdzam w każdej sytuacji. Ale nie róbmy Grudziądzanom wody z mózgu. Nie róbmy, bo to jest naprawdę szkodliwe. A czy konsultowaliście te wasze wystąpienie dzisiejsze z prezydentem Grudziądza? Bo na konferencji prasowej PiS-u padło hasło, że projekt jest popierany przez prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego. Projekt czego, panie projekt redaktorze? Projekt tej odbudowy tego południakowego skrzydła zamku. Nie wiem, to chyba pierwsza słyszę, że projekt odbudowy zamku jest jakby popierany przez pana prezydenta. Z tego co wiem, to pan prezydent ma alternatywne rozwiązania dotyczące planowanej ekspozycji tego typu poliptyku. No, mamy taka na przykład, informacja padła na konferencji prasowej, mamy, ja tego nie weryfikowałem. Mamy na przykład pierwszy z brzegu, mamy Paryż, mamy Louvre, mamy muzeum w Louvre, mamy Monalizę, która jak państwo wiecie jest w szklanej piramidzie. Także tego typu działania, moim zdaniem skromnym, powinny się odbywać w formie otwartego konkursu architektonicznego, gdzie powinien być wyłoniony najdalej najlepszy pomysł. Ale nawet najlepszy pomysł, który nie byłby związany z zabezpieczeniem góry zamkowej, przecież państwo wiecie, że ta góra się obsuwa. Dobudowa takiego zamku spowoduje, może bez umocnień, spowodować katastrofę budowlaną. To są setki milionów złotych. I niech się wypowiedzą fachowcy, ale niech mi nikt tutaj nie przyjeżdża i mówi, że odbuduje zamek, skoro nie wykonał badań, nie wie jak wyglądają kwestie geologiczne, kwestie gruntowe, tak? I do końca nie chce powiedzieć, ile to może kosztować.